Dzień dobry, witajcie serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić perfumy niszowe, tak zwane perfumy dla konesera moim zdaniem. Opowiem Wam o bardzo ciekawej marce, którą poznałam niedawno i którą będę poznawać. Zatem przedstawię Wam dzisiaj perfumy Papillon Artisan. Mam próbkę, będę Wam opowiadać o niej. Oraz przedstawię Wam perfumy zapomniane, trochę niedoceniane, o których sobie przypomniałam i które musiałam ponownie przetestować. Givenchy Dahlia Noir. Bardzo ciekawe perfumy, bardzo niedocenione, bardzo delikatny, nietypowy szypr, mydlany szypr. Ale moją największą radością dzisiaj, którą się chcę z Wami podzielić, jest to, że mogłam wreszcie po 5 latach przetestować wreszcie tak naprawdę z pełną świadomością, czym ten zapach jest. Unikat, w zasadzie perfumy, które jeszcze nadal są produkowane, ale są bardzo trudno dostępne w zmienionej szacie graficznej. Serge Lutin, Fil en Argyle. Nie wiem, jak to się czyta dokładnie. Dziewczyna na szpilkach, to jest mój złoty, to jest mój święty graal. To są perfumy, których szukałam bardzo długo i chciałam je przetestować po 5 latach, bo testowałam je, kiedy dopiero zaczynałam przygodę z niszą i wtedy odrzuciłam je po prostu, bo mój nos nie był wprawiony. No nie oszukujmy się, po prostu do niszy trzeba się przekonać, trzeba testować dużo niszy, żeby zrozumieć, czym ona tak naprawdę jest. Także przypadkiem całkiem odkryłam, że w perfumerii w Londynie obecnie jest, to jest perfumeria Le Centre, obecnie jest wyprzedaż, no przecenione są perfumy niszowe i przypadkiem właśnie zobaczyłam, że w tej perfumerii jest ten zapach Serge Lutin. Oczywiście no drogi, nadal, po przecenie nadal bardzo drogi, ale mogłam zakupić próbkę i po 5 latach przetestować ten zapach z pełną świadomością, czym on jest. Także może zacznę jednak od niego, bo to jest moja wielka radość, wielka ekscytacja, że mogę przetestować ten zapach ponownie. I kochani, dziewczyna na szpilkach, Serge Lutin. Perfumy bardzo poszukiwane, perfumy otoczone kultem. Dlaczego? Jednak wiadomo, że Serge Lutin robi perfumy nietypowe, bardzo, bardzo interesujące. Natomiast perfum tego typu jest mało, mimo wszystko. Jeżeli ktoś kocha las, kocha zapachy iglaste, kocha się zanurzyć w takich klimatach jak właśnie mroczny las, puszcza, zielska, wiecie, leśne ostępy, to poszukuje tego w różnych zapachach, ale często właśnie są to zapachy połączone z porzeczkami, wiecie, z jakimiś morskimi bryzami, a osoby, które szukają takiego naprawdę lasu, iglastego, aromatycznego lasu, no nie mają zbyt wielkiego wyboru, tak mi się wydaje, ponieważ ja też szukam lasu i taki najpiękniejszy, najbardziej dziki las, taką puszczę pierwotną odnalazłam w zapachu Norn, również niszowym i to również było lata temu, natomiast po prostu odwiedziłam perfumerię niszową w Krakowie i powąchałam ten zapach, miałam go na bloterku i ten bloter pachniał mi bez przesady miesiąc albo i dwa i po prostu, wiecie, testowałam różne perfumy i myślałam sobie, no dobrze, to ja mam czas i ja sobie kiedyś kupię ten zapach. No niestety, Norn jest niesamowicie również trudno dostępny. Jeszcze bardziej, jest większy kłopot, żeby go dostać niż dziewczynę na szpilkach Lutensa. Ale tam jest właśnie ta pierwotna, dzika, mroczna, przepiękna puszcza. Puszcza, las, coś niesamowitego. Natomiast jaka jest ta dziewczyna na szpilkach? Oczywiście tytuł jest przewrotny, nazwa perfum jest przewrotna, jakby dwuznaczna, no bo dziewczyna na szpilkach tak naprawdę no to są te szpilki sosny, te szpilki drzew. Więc co mamy w składzie tych perfum?
To jest zapach z 2009 roku. Mamy tutaj oczywiście sosnę i ona aromatyczna sosna, te igliwia, to jest baza tego zapachu, jakby to jest coś, co go wyróżnia. I ta sosna jest połączona z wetiverią, z przyprawami, z kadzidłem i z suszonymi owocami. Więc skład nie jest taki bardzo, wiecie, bardzo bogaty. No to jest tak naprawdę 5-6 składników, ale efekt. Oj, powiem wam, że 5 lat temu, kiedy testowałam ten zapach, on mi się wydał ostry i taki właściwie tylko czułam igliwie, i stwierdziłam, że to pachnie mi jak taki płyn do kąpieli z czasów mojego dzieciństwa, że po prostu ja nie chcę pachnieć tylko igliwiem. Tak, takie było moje pierwsze skojarzenie wtedy. A teraz zupełnie inaczej odbieram ten zapach. Jest miękki, jest mięciutki, nawet bym powiedziała lekko ambrowy dla mnie. Układa się trochę jak ambra, jak żywice. Mięciutki, głęboki. Ta sosna i to igliwie jest cały czas obecne, ale jest jakby takie przytłumione. A wtedy odebrałam, że jest to po prostu takie, wiecie, buch, igliwie i tylko igliwie. A teraz czuję przyprawy, czuję suszone owoce, które nadają miękkości temu zapachowi. Jest on bardzo nieoczywisty i dla mnie ma charakter ambrowy, co jest dla mnie dziwne, ponieważ ja nie widzę, żeby ambra była w składzie. Tak czy inaczej, jest to piękny zapach. Piękny dla miłośników lasu, dla miłośników suszonych owoców. No, typowy unisex, nie skręca w żadną stronę, nie jest ani za męski, ani nie jest kobiecy i jest noszalny, a wtedy 5 lat temu wydawało mi się, że ojej, no będę po prostu pachnieć tylko sosną i to wszystko, także aby właściwie odebrać zapachy niszowe, trzeba jednak ten nos przyzwyczaić, trzeba mieć praktykę w poznawaniu zapachów niszowych. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam poznać znowu ten zapach. I tak jak mówię, jeśli ktoś byłby zainteresowany kupnem, no to jest on dostępny właśnie również online z wysyłką za granicę Le Centre London. A teraz opowiem wam o marce, którą poznałam też dzięki właśnie próbce, bo czasami tak robię, że po prostu kupuję próbkę, wiecie, nie czytam zbyt wiele, nie chcę się sugerować, po prostu patrzę tylko na skład perfum, i jeżeli nie ma tam udu, bo nie lubię udu, to wtedy po prostu zamawiam. Tak, zamawiam. Moi kochani, jest to marka Papillon Artisan i zapach nazywa się Tobacco Rose. Tę markę, tę firmę założyła pani Liz Moores. I początkowo to było jej takie, wiecie, prywatna manufaktura, po prostu robiła perfumy dla siebie w domu. I to jest ciekawa historia, dlatego że ona nie planowała jakiejś tam ekspansji, nie planowała produkować perfum, ale zaczęła tworzyć swój pierwszy zapach, który miał być jej, chciała użyć swoich ukochanych składników w nim. Czyli to miał być zapach tylko dla niej. I jej ulubionymi nutami jest absolut jaśminu, dymne kadzidło frakońskie, ziemisty lotos, róża, szafran, żywice, wanilia i drzewo sandałowe. I ona zaczęła ten zapach tworzyć, tak? I w tym samym czasie, tak to się zbiegło przypadkiem, nie przypadkiem, że zaczęła czytać książkę o starożytnym Egipcie. I to wszystko razem jej się połączyło, bo odkryła, że 80% składników, które użyła do tych perfum swoich ukochanych, używano w starożytnym Egipcie do mumifikacji zwłok. I dlatego też te perfumy nazwała Anubis. Prawda? I są to bardzo ciekawe, jest to bardzo ciekawy zapach. Ja oczywiście jeszcze go nie znam, ale go na pewno poznam. Mroczny, interesujący zapach, który zwrócił uwagę jej otoczenia i ludzie zaczęli, jej znajomi zaczęli prosić, aby podzieliła się tym zapachem, więc
po prostu go sprzedawała w małych ilościach i tym samym mogła dalej tworzyć perfumy i zaczęła myśleć o tym, aby tworzyć perfumy już na sprzedaż, tak? I stworzyła kilka zapachów i jej najbardziej znanym zapachem, który stworzyła, jest Salomea, prawda? Czyli ta królowa Armenii, mroczna postać, bardzo dwuznaczna postać. I te perfumy otoczone są w tej chwili kultem, są bardzo znane w kręgach koneserów niszy. Nawet zostały nominowane do dwóch bardzo prestiżowych nagród. I co tutaj mamy w tym zapachu Salom? Znowu jest absolut jaśminu, róża, kwiat pomarańczy, ciemny tytoń, siano, żywice, styraks, mech dębowy i bardzo ciekawy składnik, hyraceum, tak zwany golden stone. Ten składnik też jest zwany afrykańskim kamieniem. Tak naprawdę jest to składnik odzwierzęcy, ale tutaj nikt tych zwierząt w żaden sposób nie uszkadza, że tak powiem. Jak się zapoznacie, chcecie się więcej o tym dowiedzieć, zapoznajcie się. Nie jest to może bardzo przyjemny temat, ale ten afrykański kamień to są tak naprawdę wydzieliny pewnego zwierzątka, które po prostu zamieniają się w skamielinę i przypominają złote kamienie. I to jest ciekawy składnik. I te perfumy, tak jak mówiłam, Salom, otoczone są kultem i po prostu słynni perfumiarze zachwycili się nimi, co spowodowało, że ta marka Papillon Artisan zaczęła być znana i kobieta, ta pani Liz Moores, mogła dalej tworzyć zapachy, tak? I ja przypadkiem, nie przypadkiem, właśnie zamówiłam sobie próbkę Tobacco Rose, ponieważ uwielbiam róże i ponieważ uwielbiam klimat, prawda, tabakowy. I co jest w tym zapachu, który testuję? Tobacco Rose. Jest tutaj oczywiście róża, bułgarska róża, świeża róża, geranium, piżmo, wosk pszczeli i siano. I tutaj właśnie przyciągnął mnie głównie wosk pszczeli, ponieważ ja uwielbiam miód i uwielbiam wosk, uwielbiam wszystko, co się łączy z klimatami mleczno-miodowymi w perfumach i kocham też róże. Więc Tobacco Rose. Nie jest to zapach kontrowersyjny. Jest to naprawdę taka bardzo ciekawa, delikatna, przytłumiona róża. Taka właśnie róża, taka jakby, wiecie, za mgłą, tak można powiedzieć. Myślę, że to jest ten efekt siana. I wosk pszczeli, nie czuć tutaj go bardzo dobrze, ale osładza nieco ten zapach. Natomiast zapach jest taki, powiedziałabym, wiecie, nostalgiczny, zamglony, trochę w klimacie Hermès. Ojejku, ten zapach róża z sianem. Przypomnijcie mi, jak się nazywa. Hermès. Ojejku, zapomniałam. Na pewno wiecie, o jakim zapachu mówię. Słynny zapach skórzano, różany z elementem siana również. Chociaż tego siana chyba tam nie ma, natomiast ludziom się kojarzy, że jest to siano w tym zapachu Hermès. Zatem poznałam dzisiaj ten zapach tej firmy Papillon Artisan i na pewno będę chciała zapoznać się z tym zapachem słynnym Salom i z zapachem Anubis tej pani. A teraz przejdę do Givenchy. Ups! Do Givenchy. No tak, a teraz przejdę do Givenchy, do, tak jak powiedziałam, do zapachu, który testowałam, jak się tylko pojawił, w 2011 roku. Jest to kwiatowo-szyprowy zapach. I teraz tak, reklama była bardzo kontrowersyjna. Jeżeli chcecie, to sobie poczytajcie na ten temat, dlaczego aż tak bardzo kontrowersyjna. Natomiast mi to nie przeszkadza, bo to jest tylko reklama. Mnie interesują perfumy, prawda? Nie interesują mnie chwyty marketingowe. Interesują mnie perfumy. I bardzo cenię markę Givenchy. Uważam, że jest w jakimś sensie niedoceniana. Naprawdę. W tej hierarchii zapachów typu Guerlain, Dior, Chanel, tych francuskich marek, no to właśnie uważam, że Givenchy i Rocha są niedoceniane i ludzie jakby nie rzucają się, aby testować te perfumy. Ale często właśnie perfumy marki Givenchy czy Rocha są tańsze, są czasami naprawdę o wiele bardziej interesujące niż niektóre na przykład zapachy Chanel czy Diora,
Chociaż ja bardzo cenię na przykład Diora i Guerlain. No bardzo cenię, bardzo, bardzo cenię, ale jednak uważam, że Givenchy jest niedoceniana, tak? Ta marka. I teraz, dlaczego w ogóle ten zapach mnie interesuje? Dlaczego chciałam go przetestować? Dlatego, że ja nie lubię klasycznych szyprów. Klasyczne szypry typu Odessoir czy Pantera nawet Cartier, ta klasyczna, niestety przytłaczają mnie. Czuję się w nich staro. No taka jest prawda. Nie będę tego ukrywać. I też niezbyt dobrze się układają na mojej skórze. Chociaż bardzo lubię inne wersje Pantery, na przykład Pantera Légère. Jest zupełnie inna, jest o wiele bardziej to jest delikatniejszy szypr. O całkowicie innej fakturze. Natomiast, wracając do Givenchy, ja cały czas gdzieś tam szukam z takiego swojego delikatnego szypru, ponieważ, ponieważ uważam, że mimo, że kocham zapachy gourmand, w mojej głowie elegancki zapach, taki wiecie, naprawdę elegancki zapach z klasą, to nie jest zapach słodki. I ja wciąż szukam jakiegoś takiego swojego mało słodkiego zapachu, bo od czasu do czasu mam ochotę taki przywdziać. Chociaż uwielbiam słodkie zapachy i głównie noszę słodsze zapachy, tak? Natomiast zapamiętałam Dalię Noir, że jest to bardzo ciekawy zapach i bardzo, bardzo niedoceniony. Jeszcze raz to powiem. Dalię Noir. Tutaj kupiłam sobie miniaturkę, dlatego że ten zapach również jest teraz trudno dostępny. Nie pamiętam, czy już jest nieprodukowany. Prawdopodobnie jest wycofany. Na pewno wycofana jest wersja Lo tego zapachu. Dalię Noir Lo w zielonym flakoniku, który również uwielbiam. Ale ten zapach to jest delikatny szypr, niesłodki szypr. I teraz tak, mamy tutaj różowy pieprz, mamy mimozę, mandarynkę, różę, irys, paczulę, wetiverię, fasolę tonka i drzewo sandałowe. I mam go tutaj na sobie teraz. Powiem Wam, że naprawdę jest to taka super odskocznia od innych zapachów, które są intensywne i mocne, bo ja jednak głównie noszę zapachy skondensowane, mocne, uwielbiam zapachy mocne. A to jest taki zapach, powiedziałabym, taki bardzo tajemniczy, też przytłumiony. To jest taki zapach, który na skórze zachowuje się, jak wiecie, jak taki zefirek. Ja uwielbiam też ten efekt. Taki zefirek, taki lekki wiaterek. Lekko słonawy, piękny wiaterek, to jest też taki zapach delikatnie mydlany, pudrowy, delikatnie. To znaczy nawet on nie jest pudrowy, ale on się kojarzy, wiecie, z taką elegantką z dawnych czasów, która się przygotowuje do wyjścia, bierze kąpiel, potem pudruje swoje ciało i to jest takie czyste ciało, jeszcze takimi właśnie, z takimi elementami tej pary wodnej, tego mydła, które zostaje tam gdzieś w powietrzu po kąpieli. Troszeczkę metaliczny też jest ten zapach, słonawy, ale przede wszystkim jest bardzo kobiecy, bardzo tajemniczy. To nie jest taki zapach, który uderza jednostajnie jak, nie wiem, Chanel Coco Mademoiselle czy Alien. Nie, to jest zapach, który się tak jakby, wiecie, tak wydobywa gdzieś z jakiejś przestrzeni, tak dochodzi do nas bardzo taki delikatny sposób, no właśnie, jak zefirek. Piękny zapach, polecam, aby go poznać. Naprawdę, dla mnie jest to odskocznia. Nie jest to też zapach w żaden sposób bardzo, bardzo, bardzo retro. Nie. Ale jest to taka nieoczywista elegancja francuska i naprawdę bardzo polecam. To tyle. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy. Pa, pa!